Cześć, z tej strony Estera i Maciej. I chcemy Wam dzisiaj trochę opowiedzieć o tym, jak powstała piosenka najnowsza moja, którą Maciek robił, więc dlatego siedzimy tutaj razem. I jest to piosenka... Oj, no powiedzę... Ojcze nasz! No, więc nagraliśmy ostatnio piosenkę Ojcze Nasz. I jak się to wszystko zaczęło? Generalnie jakiś czas temu jedna dziewczyna, w ogóle jedna z Was mi to przypomniała, szłam sobie do pracy, bardzo spóźniona i bardzo dyszałam. Byłam bardzo zmęczona i spocona. I szłam do pracy i po prostu słuchając uwielbienia usłyszałam te słowa i tą melodię i wiedziałam, że muszę to nagrać. Zazwyczaj tak mam się, że jak słyszę jakąś melodię czy słowa, to nagrywam to sobie na dyktafon. I strasznie żałuję, że nie mam tego nagrania, ale postaram się je wrzucić tutaj. Albo i nie. Okej. Myślałam, że mam przybić ci piątkę teraz, coś ty z tyłu. Więc tam brzmi to tak mniej więcej, że mogę bo... No i właśnie usłyszałam jakby tą melodię i te wersy, które są teraz refrenem. Tak, i jakby potem... Prekorusem, tak. Dobrze, że wiem, jak wygląda moja piosenka. No. Dlatego mam Maćka. I... Generalnie potem jakoś tam kminiłam, jakby co zrobić z nią dalej, bo czułam, że jakby to jest ważne i fajny przekaz i naprawdę, że to jest coś, co aktualnie wtedy rozkminiam z Bogiem i że chciałabym to rozwinąć. I wtedy usiadłam do piana i pamiętam, że miałam właśnie to takie pragnienie, żeby nagrać piosenkę, która ma słowa Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, czy w ogóle jakby zainspirowane tymi fragmentami z modlitwy Ojcze Nasz. I pomyślałam, no dobra, no to jakby napiszę sobie to Ojcze Nasz, jakby tą zwrotkę. I potem się okazało, że tak naprawdę poszłam w fajny klimat i mogłam to połączyć jakby właśnie z tym refrenem, który już powstał, z prekorusem. Znaczy wszystko fajnie brzmi w teorii, zaraz wam opowiem, jak to wyglądało w praktyce, no ale mów. No. Teologicznie się zgadza, teologicznie jest spoko. Tak, jakby Bóg zostawił 99 owiec jako pasterz, zostawił 99 owiec i poszedł za tą jedną, szukać tej jednej. I ja rozumiałam właśnie, że kurczę, naprawdę Bóg jakby zostawia 99 i znajduje mnie pośród tych wszystkich 100 łącznie ze mną, to słyszy mój głos, że jakby to nie jest tak, że my się teraz zlewamy jako te owieczki, że po prostu jesteśmy jedną mazią dla Niego, tylko serio każda jest dla Niego ważna. On zostawił resztę, żeby szukać jednej. On zostawił większość, żeby pójść jakby sprawdzić, gdzie jest ta jedna. I to mnie tak mega poruszyło, że jakby naprawdę mimo to, że ja jestem jakby szepczę, nieśmiało coś mówię, to jakby to nie znaczy, że Bóg mnie nie słyszy i że na przykład Maciek, który się drze, będzie głośniejszy niż ja i że Bóg go bardziej usłyszy niż mnie. I to są rzeczy, które właśnie kminię z Bogiem i kminiłam z Bogiem i myślę, że są mega ważne. A powstała po prostu z tego fajna piosenka, którą potem dostał Maciej i zrobił z niej to, co słyszeliście. Znaczy, wyglądało to mniej więcej tak, w taki sposób, że gdzieś na przełomie chyba marca czy kwietnia dostałem telefon od Esti. Oczywiście, jak dzwoni Esti, to są dwie rzeczy, albo problem, albo Esti. Esti padła na genialny pomysł, że chciałaby nagrać piosenkę, bo w sumie to jest taki czas, że nic nie robimy, więc coś wypuśćmy. Więc skmincie opcję, że mamy teraz listopad, a piosenka zaczęłaby się w kwietniu, jeszcze kiedy mieszkałem w innym mieście niż Warszawa. Więc to pokazuje i będziemy to wypominał przy każdej piosence, tak, którą nagrywamy. To świetny proces twórczości ekipy Stipt, że czasami zaczynamy coś mega dawno, a kończymy dopiero jakieś tam po miesiącach, ale to jest piękne, bo już tłumaczę wam dlaczego. W ten projekt było zaangażowanych mnóstwo osób, mnóstwo też świetnych muzyków. Pierwsze gitary, które zostały ułożone do tego numeru, nagrał Bartek Snarski. Gitary finalnie na tracku są nagrane przez Bartka Machajewskiego. Tak samo było z klawiszem. Pierwsze początki, zalążki tego numeru powstawały dzięki pomocy Daniela Przewięzikowskiego z Torunia. Skrobi, przepraszam. A finalnie piano nagrałem ja, więc jakby osób było zaangażowanych mnóstwo, ale też jako pierwszy odbiorca tej piosenki po przesłuchaniu, po pierwsze niesamowicie rozwalił mnie tekst. To było coś, co no nie spodziewałem się tak bezpośrednio jego tekstu. I to jest chyba też jakby to, co my rozkminialiśmy w ogóle sobie jakby w naszej ekipie stiptowej. Jakby, że ten temat chyba wtedy w ogóle nam tak mega siadł. Pamiętasz, że jakby to była ta właśnie ta pierwsza kwarantanna i jakby dużo mieliśmy rozkmin po prostu jakby sami ze sobą, co nie? I myślę, że to też jakby dlatego to też
jakby tak fajnie siadło, bo to naprawdę była rozkmina nie tylko moja, tylko też na przykład twoja, czy w ogóle reszty ekipy. Jedyny problem, jaki się pojawił przy tej piosence, to taki, że piosenka składa się w zasadzie z dwóch części i po przesłuchaniu tego... Że nie jest taką typową formą zwrotka, refren, zwrotka, i po przesłuchaniu tej piosenki totalnie nie siedziało mi ułożenie tego w formie ABA, że zwrotka, refren, zwrotka, potem refren, refren, bridge, refren i koniec numeru. Jakby dla mnie ten numer jest na tyle treściwy, że rozwijanie go o kolejne kilkanaście zwrotek byłoby zabiciem tego numeru. Dlatego przy aranżowaniu skupiłem się na tym, żeby połączyć dwie rzeczy ze sobą. One są połączone lekkim instrumentalem zwykłego klawisza. Zależało mi na tym, żeby utrzymać atmosferę bliskości, czułości, spokoju, przestrzeni. Czyli tego wszystkiego, czego nam tak naprawdę teraz wszystkim brakuje. Jesteśmy zamknięci I co ciekawe, też fajnie, że powiedziałeś o tych słowach, bo to jakby też my z Sarą, jak robiłyśmy całą oprawę graficzną i wideo, to jakby też mega nam na tym właśnie zależało, że jakby czego my potrzebujemy teraz. Potrzebujemy przestrzeni, bo siedzimy w domach, jakby siedzimy w czterech ścianach i wyjście na spacer jest dla nas niesamowitą atrakcją. Dalej jest ten, to pranie oddechu i ten pokój, nie? I co tam jeszcze jest? Dla mnie sukcesem jest fakt tego, że... Wolność. Tak, dla mnie sukcesem jest fakt tego, że tworząc aranż, odbiorca finalny też o tym pomyślał. I to oznacza, że gdzieś tam było to na jednej płaszczyźnie robione, że zrobiliśmy to wspólnie. Miksem i masteringiem zajął się nie kto inny jak Kacper Cukier, aka Cukier. Więc, który stoi tu i majstruje teraz aparatem. Grafiki zrobiła nasza przesympatyczna Sarcia. Dzięki, Sara, jesteś najlepsza. Tak, więc jakby przy tym całym projekcie było zaangażowanych mnóstwo osób. Ja jestem mega zadowolony. A jeszcze, słuchajcie, wisienką na torcie był bas Piotra Adamowskiego. Myślę, że chcielibyśmy, abyście słuchając tej muzyki odnaleźli to samo, co my. Zastosowanie masy reverbu, delay, gitar przestrzennych, klawiszy, padów, skrzypiec. Chciałem, aby wzbudziło was poczucie bliskości, a zarazem takiej przestrzeni, czyli skumulowanej energii na waszą osobę. Wideo myślę, że to świetnie to obrazuje. Wolność, przestrzeń, ptaki, świetny strój Sary, Esti dobrze w tym wyglądająca. Chcielibyśmy, żeby ten numer chodził z wami codziennie i był, żebyście mogli w tym odnaleźć swoją przestrzeń. I też, żeby był właśnie taką waszą modlitwą. Zapraszamy was do odsłuchu za dwa miesiące, część druga, chwała Ojcu.